Cześć, tu Kamil. Zapraszam na kolejną lekcję, tematem której będzie orientacja w przestrzeni. Rozpatrzymy tutaj dwa przypadki. Pierwszy, kiedy będziemy orientowali przedmioty wobec siebie. Drugi, kiedy wobec innych przedmiotów. Pierwszym ćwiczeniem będzie rozgrzewka. Prosimy, aby dziecko ustawiło się obok nas i powtarzało za nami ruchy. Prosimy, aby wykonało krok w przód, krok w tył, krok w prawo, krok w lewo, podskok w górę, przysiad w dół. Dla ułatwienia możemy dziecku na ręce napisać P i L, czyli prawa i lewa strona. Przejdziemy teraz do obrotów. Prosimy, aby dziecko podniosło swoją prawą rękę i wykonało pełen obrót. Powinno być zorientowane w tą samą stronę. Następnie robimy pół obrotu. Trudniejszą wersją tego ćwiczenia będzie przypadek, kiedy stajemy naprzeciw dziecka. Będzie wymagało to również od nas trochę wysiłku. Musimy pamiętać, że wszystkie ćwiczenia, jeśli pokazujemy dziecku, robimy w odbiciu lustrzanym. Czyli teraz dziecko patrząc na nas, jego prawa ręka będzie naszą lewą ręką. Zaczniemy od kroku w przód. Przybliżamy się do dziecka, robimy krok w tył, oddalamy się od dziecka. Robimy krok w prawo, czyli nasze lewo. Robimy również obroty. Pół obrotu będziemy do siebie tyłem. Cały obrót będziemy do siebie twarzami. Następnym ćwiczeniem będzie orientacja wobec innych przedmiotów. Do tej zabawy będziemy potrzebowali ulubionej zabawki dziecka, może to być pluszowy miś, oraz klocków w różnych kolorach. Prosimy, aby teraz dziecko usiadło naprzeciw swojej zabawki i układało klocki w proponowanych przez nas miejscach. Prosimy, aby wybrało żółty klocek i ustawiło przed misiem. Zielony klocek za misiem. Pomarańczowy klocek po prawej stronie misia. Pamiętajcie, że dziecko siedząc naprzeciw misia musi wyobrazić sobie, że znajduje się w jego pozycji. Następnie niebieski klocek po lewej stronie misia. Pamiętajcie, że jeśli te ćwiczenie okaże się za trudne, możemy trochę je ułatwić. Prosimy, aby dziecko usiadło obok swojej zabawki skierowane w tą samą stronę. I teraz jego prawa strona będzie również prawą stroną misia. Prosimy, aby potem usiadło naprzeciw jednak swojej zabawki i zauważyło tę różnicę. Następnym ćwiczeniem będzie orientacja na kartce papieru. Do tego zadania będę potrzebował tablicę podzieloną na 9 części. Może to być również zwykła kartka podzielona na 9 części. I kilka klocków w różnych kolorach. Prosimy, aby dziecko wybrało niebieski klocek i ułożyło w lewym górnym rogu naszej tablicy. Następnie na przykład dwa żółte klocki na środku tablicy. Możemy dowolnie dobierać liczbę klocków oraz kolory i wstawiać je w dowolne pola. Trzy zielone klocki w prawym dolnym rogu tablicy. To ćwiczenie pomoże nam w późniejszej nauce pisania oraz na orientacji, na przykład na kartce w zeszycie. Do następnego ćwiczenia użyjemy również tablicy albo kartki papieru. Na środku tablicy rysujemy domek. Prosimy, aby teraz dziecko na środku domku narysowało drzwi. Następnie po prawej i po lewej stronie od drzwi okna. Nad domkiem narysujmy chmury. W lewym górnym rogu narysujemy słońce. W tym ćwiczeniu ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia oraz umiejętności malarskie. Pamiętajcie, że możemy dorysować na przykład budę dla psa, drzewo lub co tylko wymyślicie. Aby utrwalić zdobyte umiejętności, możemy pobawić się w grę, w której będziemy wydawali sobie polecenia. Na przykład, ułóż deskorolkę pod łóżkiem. Połóż kwiatek na parapecie. Połóż piłkę po prawej stronie fotela. Zapraszam Was do naszych kolejnych odcinków oraz na naszego Facebooka i Instagrama. Ucz się z domu. Do zobaczenia.